Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa. Przed mikrofonem Aneta Pieńkowska. Witam Państwa po majówce w mocnej rozmowie. A dziś naszym gościem Łukasz Molenda, wiceprezydent Radomia. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, po kampanii, po wyborach, za chwilę zaprzysiężenie nowej Rady Miejskiej i nowego kolegium i samego pana prezydenta Radosława Witkowskiego. Pytanie, czy będzie pan dalej wiceprezydentem w Radomiu, bo pana stanowisko też było związane z paktem samorządowym Radosława Witkowskiego związanym na czas wyborów, więc jak to będzie po wyborach? Nie chciałbym tu wybiegać przed szereg i zabierać pracy panu prezydentowi, bo to jego zadanie, żeby ogłosić, jak będzie wyglądało jego kolegium. Natomiast mogę chyba powiedzieć, że baczni obserwatorzy radomskiej sceny politycznej chyba już widzą mniej więcej, jak to kolegium będzie się kształtowało. Czy pan jest, czy pan przez ten czas, kiedy był pan wiceprezydentem, ma to krótko, jeżeli będzie pan dalej, to dalej będzie co robić, ale jest usatysfakcjonowany ze swojej pracy, z tego, co udało się zrobić, bo był pan odpowiedzialny między innymi za pozyskiwanie unijnych pieniędzy. Czy Radom jest gotowy dzisiaj do tego, żeby te pieniądze pozyskiwać? Tak, jest gotowy. Ma przed sobą oczywiście też szereg wyzwań. Odpowiadam nie tylko zresztą za fundusze europejskie, ale także i za ochronę środowiska i tutaj też były duże wyzwania. Ale jeżeli chcemy rozmawiać o funduszach europejskich, to głównym problemem, ponieważ mamy bardzo fajny zespół w Urzędzie Miejskim, który zajmuje się pozyskiwaniem funduszy europejskich, bardzo zaangażowany, szkolący się często i wyszukujący jak najciekawsze formuły, żeby to finansowanie znaleźć. Ten montaż finansowy robiący, żeby dało się mimo trudnej sytuacji budżetowej miasta jak najwięcej zrobić, to tak w zasadzie największą przeszkodą jest właśnie brak dostatecznej ilości dokumentacji projektowych. Kiedyś fundusze unijne wystarczyło mieć pomysł i składać wnioski i dostawało się pieniądze i dopiero wtedy zaczęły się prace projektowe. Dziś bardzo mocno punktowany jest już stan przygotowań do danej inwestycji, czyli w zasadzie na samym początku trzeba sporo zainwestować, bo to nie są małe pieniądze, jeżeli chodzi o projekty, już takie nawet czasem konkretne projekty budowlane, czyli trzeba mieć kosztorysy. Przypomnę, że kosztorys jest ważny tylko przez w zasadzie 6 miesięcy i to są spore wydatki. Trzeba być pewnym na co. Te konkursy mają krótkie terminy, więc też jest tutaj ta poprzeczka wyżej postawiona. Czyli jeżeli chodzi o wyzwania, to jakich projektów potrzebuje Radom do przygotowania na już, żeby można było sięgać ręką po te termomodernizacyjnych przede wszystkim, czyli tych związanych z czystą energią, z ocieplaniem, z takimi remontami, które pozwolą nam zaoszczędzić na rachunkach, tak to powiedzmy sobie wprost. I tutaj w tym kierunku idziemy. Zaczyna się to zawsze od audytu energetycznego, od audytu takiego przyrodniczego, bo to jest często związane chociażby z ptactwem, które sobie buduje swoje... No to trzeba florę i faunę zbadać, dokładnie, czy nikt nikomu się nie zaszkodzi. Tych procesów jest bardzo wiele i my zaczynamy od tego w zasadzie, jeżeli chodzi o część placówek oświatowych, jeżeli chodzi o część placówek kultury. To jest pierwszy punkt naszego działania, bo na to pieniądze są już i z pewnością jeszcze będą, bo tak w Krajowym Planie Odbudowy jest to zapisane. Oczywiście także pojawią się kolejne autobusy elektryczne w naszym mieście, bo tutaj też Unia bardzo mocno kładzie na to nacisk. Niestety Unia już w tej chwili coraz rzadziej, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie chce dotować dróg, czyli generalnie chce nam ruch z miast ten taki indywidualny, samochodowy przegonić i bardziej stawia na tą komunikację zbiorową, no będziemy musieli sobie z takimi rzeczami radzić samodzielnie. No dobrze, panie prezydencie, wspomniał pan też o tym, że odpowiada za dziedzinę ochrony środowiska. Co udało się zrobić z głośnym problemem w Radomiu, odpadami zgromadzonymi w jednym z magazynów przy ulicy Ofiar Firleja? Tutaj same dobre wiadomości, można powiedzieć, bo nie dość, że udało się taniej
niż planowaliśmy ten przetarg rozstrzygnąć, to jeszcze na dodatek już w zasadzie są te toksyczne związki usuwane stamtąd. Wykonawca 15 kwietnia w zasadzie zaczęło się już usuwanie tego składowiska. Ile to może potrwać i finalnie ile to 75 dni ma na to wykonawca, żeby to zrobić. To jest w okolicach 7 milionów złotych, gdzie 40% jest to bezzwrotna dotacja, 60% tej kwoty to jest pożyczka niskoprocentowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, więc jest to jak najbardziej opłacalne z perspektywy miasta, jeżeli możemy mówić w ogóle, że tego typu wydatek, którego w ogóle nie powinno być, bo nie powinno dochodzić, służby państwa powinny reagować, mam na myśli te służby, które są nazywane służbami specjalnymi. Do takich rzeczy właśnie powinien być wykorzystywany Pegasus, żeby namierzać ludzi, którzy miliony złotych zarabiają na truciu nas, jeszcze obciążają nas dodatkowymi kosztami. Współpraca z tą firmą, która w tej chwili eliminuje te odpady, jest bardzo dobra. One są spalane, przerabiane na energię, wszystko w procesie ekologicznym. Jest to nadzorowane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego codziennie. Oni są przy ważeniu, żeby być może jeszcze, jeżeli się uda, na tym zaoszczędzić, ponieważ przypomnę Państwu, że ponieważ to były odpady niebezpieczne, więc nie było możliwości ich takiego w pełni zważenia w 100%. Nie mieliśmy pewności, ile ich tam jest, co do kilogramu. Tylko te, tak, one to, były szacowane. Panie prezydencie, no to zostawmy na razie te sprawy miejskie, a wróćmy do samorządowych. Jutro ma odbyć się zaprzysiężenie prezydenta, jeżeli tak się stanie, tak jak to było planowane. No i nowej rady. 13 radnych ma pakt samorządowy Radosława Witkowskiego. Czy będzie zgoda, czy... Bo pewnie pan słyszał też, że pojawiały się różne informacje w kampanii wyborczej. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Artur Standowicz, mówił o tym, że jeżeli wygra wybory, to będzie miał większość w tej radzie. Czy ta większość 13 radnych stojących za panem prezydentem oznacza spokój, oznacza zgodę? Jak pan to widzi? To już jest taka nowa świecka tradycja wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, że opowiadają po przegranych wyborach, że będą mieli większość. Robił tak Mateusz Morawiecki, w ten sam sposób mówił Artur Standowicz. Jak się skończyło w przypadku Mateusza Morawieckiego, wszyscy widzieliśmy. W przypadku tego, te przewidywania będą jutro, już będzie wszystko jasne. Też przekonamy się. Ja jestem pewien, że 13 radnych będzie stanowiło większość, że będzie dobra współpraca pomiędzy radnymi. Tyle lat Radom czekał na to, żeby była większość, która będzie popierała politykę prezydenta. Prezydent ma w tej chwili też wyjątkową okazję, bo ma za sobą większość w sejmiku, ma za sobą większość rządową. W związku z powyższym to jest niebywała okazja do wykorzystania tej szansy, żeby nikt nie sypał piachu w szprychy i żeby to te wszystkie sprawy, które są trudnymi kwestiami, które są związanymi chociażby z kwestią finansów naszego miasta, kwestią no, tych rozwiązań, które wymagają pomocy różnych instytucji, różnego szczebla, żeby to wreszcie zadziałało jak należy. No tego oczekują z pewnością mieszkańcy i będziemy przyglądać się, sprawdzać, jak to będzie wyglądało w praktyce, a ja za dziś bardzo dziękuję. Dziękuję Łukasz serdecznie. Molenda, zastępca prezydenta Radomia, był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa.